Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. Była króciutka przerwa od tej gry, wiem. Wiecie, nagrywam coś gotika, musiałem jakieś ze 3-4 odcinki nagrać. I chyba tyle nawet było, 3 chyba odcinki. Pewnie tak. I dzisiaj już Wiedźmina nagram. Ten odcinek i jeszcze może z 3-4, wiecie, tak minimalnie. Z 3-4 tak pod rząd i wiecie, będę rzucał i później gotik będzie, wiecie, tak na zmianę. I cóż, co się pozmieniało tutaj? Tak, pozmieniało się tak, bardzo dużo, bardzo. Tak, zainstalowałem sobie wersję, znaczy patch, to nie 1.21. Niedawno wyszedł właśnie 1.22, jakiś tydzień temu może. Może z 2 tygodnie, nie wiem. Coś takiego, co nie, 2 tygodnie temu pewnie. I co tu się pozmieniało? Na pewno tutaj, jak widzicie. A tutaj to nie wiem, co się nawet zmieniło. Nie wiem. Aha, tutaj mamy... Oczywiście gram na niskich, co nie, jak zwykle. Tylko nie wiem, czy to... Wyłączone jest jedna rzecz, ale dobra, chyba jest. Nie, tak nie. Wow, nie wiedziałam, że gram... Wow, jakość terenu wysoki? O cie, panie. Wow, fajnie, powiem wam. Dobra, fajnie, rozdzielczość taka i taka, dobra. Powiem wam, że ja nigdy jeszcze do tych ustawień, szczerze mówiąc, nie zaglądałem do tych dalszych, co nie? Ten poziom szczegółów, zasięg widoczności roślinny właśnie. Postprocesy, to chyba tutaj jest. Tak, aha, ambient occlusion, to nawet nie wiem co to znaczy. Occlusion, nie wiem. Cholera wie co to jest. Skalowanie interfejsu, to niepotrzebne mnie. Aha, to jest coś takiego, dobra. I tak, tutaj... co ja tutaj miałem? Coś nagrywałem chyba, albo i nie. Widzę, że tu wszystkie są... Aha, 1.07, dobra. Bo ja tak mówiłem wcześniej, że zainstaluję sobie 1.08, co nie? Ale pomyślałem sobie, jak mam dobry, wiecie... Jeszcze mam dobry transfer, co nie? Dużo transferu miałem wtedy. To było jakieś tak, no... No tydzień temu jakoś, tak dwa, co nie? Jak nagrywałem jeszcze tego Wiedźmina. Znaczy nie, dwa tygodnie temu. Bo tu widać nawet 11 czerwiec. Aha, tak, bo wtedy pamiętam, rzucałem go długo bardzo, bo wtedy ze dwa dni nie miałem myszki dobrej, co nie? Popsuła mi się i dlatego. To już pamiętam, dobra. Okej, to... Dobra, pamiętam już, dobra, to zaczynamy stąd, okej. I kolejny misel będzie trzeba robić. Pewnie. I zobaczymy co będzie dalej. Tylko coś tu się... Coś się ładuje? Czy się gra popsuła? Ha? Ejo. To może mi powiedzieć coś? Pewnie tak. Kurde. O dobra, jest, fajnie, udało się jakoś. Okej. Powiem wam, że też... Coś mi się tu pozmieniało, czy mi się wydaje? Poczekajcie. Spotka się z guślarzem w kamiennym kręgu na kumnicy na północy? Ej, mnie to przeniosło chyba. What the fuck? Ej no. No co, come on. Poczekajcie, czyżby mnie to przeniosło gdzieś indziej? Widziałem. Coś mnie przeniosło gdzie indziej. Czekajcie, ja sobie to tworzę tylko butelkę sobie. Muszę pić se. Tak nie wiem co. Ale mi gdzieś tu przeniosło, nie wiadomo kurde gdzie. Cholera wie. Bo ostatnio miałem... nie pamiętam już szczerze mówiąc, wiecie. Bo ja to ostatnio...
Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Bo tu jest... Ale nie... What the fuck? Tu coś mnie pozmieniało! Serio! Ej no... Po pierwsze... What the fuck? Pozmieniało mi coś tutaj! Po pierwsze ja tutaj nie byłem! Ej no, co kaman? Bez jaj! Widzicie? Kurde! What the fuck? Przeniosłem! Poczekajcie! Poczekajcie, bo ja już nie pamiętam. Czy ja tutaj... Poczekajcie, sobie muszę przypomnieć. Ale przecież... Poczekajcie... Chyba wiem, o co kaman. Ale nie, czekajcie, 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 czekajcie. Bo tu jest jakaś misja? Spotka się z guślarzem... To nie! Wiem już, chyba. Wiem już, dlaczego tak jest. Moja siostra grała, tak. Pewnie. Wiedźmina. I pozmieniało mi. Pozmieniała mi. Znaczy nie pozmieniała, tylko poszła sobie dalej, wiecie, zapisała, znaczy wczytała sobie ten zapis wcześniejszy, ten co wczytałem wcześniej. Mnie rozczarowała po prostu teraz, szczerze mówiąc. Nie wiem, do czego takie ładowanie jest, ale dziwne, powiem wam. A dobra, porozmawiaj z guś... Ale nie, to też chyba nie to. Tak, dobra, mam. Aha, dobra, dobra, tak. Aha, dobra. Widzicie? Kurde, moja nieuwaga i bym, kurde, od nowa bym przechodził to. O Jezu, mgłak, serio. Gdzie wy jesteście, suki jedne? O ty, szmaciarzu ty. Dobra, jestem, spadam, to nie ma tu nic ciekawego, po pierwsze. Szczerze mówiąc. Dobra, idziemy stąd, co nie? Teraz. Dobra. Reaguje. No bożesz ty. Ale dobra, okej. Ale szczerze mówiąc, teraz powiem wam, też mi się poprawiła. What the fuck, co to jest? Spadam stąd. Spadam. Holo, rabcia jasna, co to było? What the fuck? Jakieś kurde nowe potworki dodali tutaj chyba. Bo wiem, że te patche bardzo długo wychodziły. Jak pamiętam, w tamtym roku, co nie mieć rok temu. Jakoś tak. Ale szczerze mówiąc, te nowe patche wyszły niedawno, co nie. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Wiem, że niedawno wyszedł ten, co mówiłem, 1.22, co nie, ten najnowszy. Może sobie go ściągnę, ale zobaczymy jeszcze. Na razie nie obiecuję, na razie pogramy sobie na tym patchu. Zobaczymy, jak będę miał okazję, to sobie go ściągnę jeszcze tam z gry online albo z komputersia, co nie, z tej strony. Bo przyszłam, przyznam się, że jeden musiałem ściągnąć, co nie, z torrentów, bo inaczej bym... Bo tak, bo z komputersia, co nie, ściąga się, tylko troszeczkę, co nie, ściągnie się może z 2 mega, co nie, jak pamiętam, co nie, przerwało totalnie, co nie. Bo to ponad 10 giga zajmował, chyba, czy nawet więcej, może. Co nie, nie wiem, dlaczego tak było, ale powiem wam, że na torrentach szybko się ściągnęło też. Ale też musiałem czekać chyba ze 2 dni, co nie, na ten patch, żeby ściągnąć go. No, musiałem ściągnąć, co nie, bo inaczej bym nie mógł zainstalować tych najnowszych, co nie. Bo tam każą... chyba 1.12, 1.10 i od razu wyskakuje do 1.12, co nie. A dlaczego ja idę piechotą, kurde, zamiast płotkę zawołać? No ludzie, też już... Ojeju... Przypomniała mi się dwójka, że piechotą trzeba je... Trzeba było, wiecie, no, chodzić. Wiedźminie dwójce i w jedynce. Ale powiem wam, że... No dobrze, moi drodzy, witam was, można powiedzieć, po przerwie, co nie?
Okazało się, że jeszcze raz nagrywam po raz trzeci może ten sam odcinek. Stąd będę stąd zacznę nagrywanie, co nie trochę będzie tutaj mulić. Ale to nagrywam tym razem, wiecie, frapsem, ponieważ Shadow Play na mnie się coś uwziął dzisiaj, w tym dniu, to nagrywam właśnie dla was Wiedźmina. Uwziął się na mnie. I tym razem nagrywam Shadow, no to frapsem, co nie, kolejny raz znowu, niestety. Bo tak, no grałem, na pewno było z pół godziny materiału, na pewno, na 100% było z pół godziny materiału. I okazało się, że nie nagrało, w ogóle się nie zapisało na dysku. Na dysku D, wiecie, na tej drugiej partycji mojej. No i się nie zapisało, niestety. No i patrzę, no kurde, nagrywam jeszcze raz, nie? Nagrało się tylko, można powiedzieć, nagrało się może tylko jeden plik dwusekundowy i drugi plik jeszcze jeden 24-sekundowy i patrzę, no kurde, o co koman, powinno się nagrać chociaż co nie 30 minut albo no coś takiego, co nie 30 minut około powinno się nagrać, a nie kurde 24 sekundy czy tam dwie, co nie, się zdziwiłem, powiem wam. Usunąłem i zainstalowałem od nowa tego ten program GeForce Experience, co nie. No jeszcze raz nagrywam, no i to samo okazało się, co nie. Tylko nie wiem, czy tam w ogóle było jeszcze mniej, ale nie pamiętam w tej chwili, wiecie. Trochę się, powiem wam, wkurzyłem, ale tym razem nagrywam frapsem. Ten właśnie ten materiał, można powiedzieć, można tak powiedzieć. Nie wiem, co się stało, czy na mnie się wziął, czy nie. Bo żadnej aktualizacji nie było. A może coś te patchy są nie tak, nie wiem, może coś patch z tym Shadow Playem nie współpracuje, ale wątpię. Albo wiecie co, bo tak zaczynało mi się, o właśnie tak jak teraz, co nie, na kilka sekund, co nie. Ja wiem, co to jest spowodowane, dwurdzeniowy procesor mam i dlatego miałem takie ścinki, co nie. No ale cóż, no na razie nie mam żadnych, no można powiedzieć, funduszy, co nie, na kupno nowego procesora. Może w kolejnym roku kupię sobie procesor nowy, ale tego nie obiecuję, bo nie wiem, co będzie. Nie wiem, nie wiem. Ale powiem wam, że przydałby się nowy procesor, serio. Bo wiecie, więcej bym miał może FPS-ów, ale procesor to jest, no właśnie, właśnie taka rzecz, która jest najważniejsza właśnie dla komputera, właśnie procesor. Ale też ich karta graficzna. Pamięć RAM mam, no wiecie, 12 giga, to jest, powiem wam, minimal, tak jakby można powiedzieć średnio, co nie 12 giga, bo niektórzy mają, wiecie, 16, 32, a po cholerę 32 to ja nie wiem. Czyżby się szybciej renderowały filmy? Nie, 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 nie. Nie, filmy się renderują różnie. Pamięć RAM, no może trochę też pomaga, co nie, ale to przy grach. Ale nie wiem, po co komu 32 ponad. Nie wiem, ale no ja już tam nie będę już, no wiecie. Okej, okay, witam was znowuż. Jak słyszeliście przez te kilka sekund, co nie, wcześniej, przed przerwą. No można powiedzieć, że tak było, była z kilkusekundowa przerwa, ponieważ w Camtasia Studio wykryło jakiś błąd, aż mi się gra wyłączyła do jasnej cholery. Nie wiem, o co kaman, znowuż. Co ja mówiłem? A, że coś o tym, o procesorze. Dobra, nie będę już nic gadał o procesorach, bo mądry wilk, czego wam trzeba? Trochę znowuż zaspoilerowałem to, wiecie. Bo wiem, co się będzie tu działo, ale pokażę wam już tę misję, wiem. Widzieliście ją u kilku osób, ale ja, no, już nic nie będę mówił. Znalazłem, nic nie będę kończył na razie. I spaliłem je. O właśnie, coś takiego mi się zrobiło. Mam nadzieję, że się zapisało to. Bo jak nie, to nie wiem. Mam nadzieję, że się zapisało. Pewnie już nie. Wiecie co? Ja zaraz sprawdzę, wiecie? Znowu zrobię cięcie. A
A jeśli kiedyś będziecie potrzebowali ziół lub leków, to guślarz da wam wszystko za pół darmo. Dobra, okej, wiem, że zrobiłem już zadanie. Wiecie, co zrobimy? Ja sobie tu sprawdzę. Kurde, płotka, no ludzie. No bez jaj. Dobra, wiem, że zakończyłem już tę misję. Wiecie, co zrobimy? Ja tu zrobię cięcie i zobaczę, czy się w ogóle zapisało. Zapisało to, no znowu te, no można powiedzieć, minuta czasu, czy coś takiego. Albo na razie nie będę. Poznało mi się coś. Oho. Widzicie? To jest, kurde, przyczyna procesora, niestety. Niestety procesora, no ale dobra. Jakoś trzeba będzie wytrzymać. Nie wiem, co się dzieje z tym komputerem. A może nie był czyszczony dawno? Cholera wie. Będę musiał coś zrobić z tym. Kurde mole. Też taka może być przyczyna. Bo na pewno karta graficzna ma... Ja tak patrzyłem, bez grania, co nie, bez grania. To ona ma tak mniej więcej... można powiedzieć, że ona ma... 43 stopnie bez grania, co nie? Tak mniej więcej chyba, ale nie coś takiego, bo z graniem, jak patrzyłem w LoLu, co nie, to tak miałem 63. Nie wiem, jak jest tu, nie wiem, jak jest tutaj Wiedźmin, szczerze mówiąc, wiecie? Nie wiem, nie sprawdzałem nigdy. Kurde, będzie się ścinać teraz. Naprzód. No ale dobra, może jakoś przeżyję to teraz. Tu trochę, kurde, już zapisałem tych plików, znaczy tych zapisów, co nie, przez ten czas. No ale dobra, już tam nie będę już przecież marudził, co nie. Dobra, ja stąd spadam, bo tu będą potworki. Dobra, zrobimy już dla tej... A zaraz, ja najpierw miałam zrobić... Poczekajcie, jak ja to robiłem? Czy ja to robiłem najpierw te misje? Te kapliczki zdewastowane, czy to? Chyba najpierw to zrobiłem. To zrobimy, tak jak mówiłem, tak jak po kolei robiłem to zadanie, dobra. Trzeba będzie zrobić to jednak. Dobra, to lecimy naprawić te kapliczki, kurde, nieszczęsne znowu, po raz czwarty raz, czy po który, czy któryś tam. No niestety, kurde, tak się dzieje. Ale dobra, mam nadzieję, że przez te kilka odcinków, a może do całej gry, nie wiem, może całą grę nagram frapsem, nie wiem, zobaczymy. Bo trochę ten fraps trochę jest, no wiecie, no niestety... Taki sobie program, co nie do nagrywania gier. No ale cóż, nie mam innego przecież. Bo Bandicamem nie chcę, bo Bandicam też jest taki sobie, co nie. Najlepszy to jest ten Shadow Play, co nie, ale... No niestety, kurde, coś odwala mu ostatnio. Znaczy, no u mnie. No właśnie, coś odwala mu, no ale dobra, mam nadzieję, że jakoś się naprawi i będę mógł nagrywać normalnie tym Shadow Playem. Bo na razie to tak lipa jest, co nie? Trochę jest lipa w piruny. Idzie jeszcze ostatnio... Ale dobra, już nie będę, już nie skończył. No ale ostatnio jakoś dobrze mi, kurde, chodzi o ten program. Kurczę, coś ostatnio w ogóle mu coś odwala. A ty suko, ty. O, ty. Dobra. Pięknie. Ta kapliczkę też zniszczyli. No coś, ty. Jakbym nie wiedział, kurde, wiesz o tym, Geralt? Dobra, gdzie jest ten... A nie ma tego... jak on się nazywa, ta Endriaga. Dobra, 680 metrów mamy teraz do tego... do tej kolejnej kapliczki. Znaczy, no, do kapliczki mówię. Dobra, tędy sobie przejdziemy, wiesz jak, wiecie jak? Tędy sobie przejdziemy, bo tam jest bodajże ten, jak on się nazywa, Gryf. Jak chcę jak najdalej od niego przejść, wiecie, bo nie chcę atakować za bardzo. Czy on jest tutaj jakoś? Nie. On jest tutaj. No kurde, nie laguj się, no bez jaj. Gdzie on jest, tak szczerze mówiąc? Poczekajcie. Co to było? Co to w ogóle było? What the fuck? Nie wiem, czy się zgubiłem. No kurde, co jest to gro? Jeju. Nie wiem, co jest.
No lu... Dobrze, okej. Witam was z powrotem po przerwie. Okazało się, że znowuż... Znowu przez kilka sekund wiem, że... W tym odcinku tyle przerw jest. No ale niestety, tak musiałem. Co nie? I... Znowu w, no, błąd był w Camtasia, a mniejsza o to, co nie? Ponieważ Camtasia ponad miała, znaczy używała pamięci RAM ponad 1 giga, niestety, a Wiedźmin ponad 2 giga, 2,5 nawet giga właśnie, no, zżerał pamięci RAM. Niestety, nie wiem jak teraz jest, ale dobra. Teraz w tym czasie, w tym aktualnie nie renderuję filmu, co nie, bo boję się, że znowu mi tutaj gra mi się, no, zawiesi i wyłączy sama i się boję, powiem wam szczerze też teraz. I spróbujemy teraz ostatnio tą kapliczkę znaleźć i ją naprawić. Znaczy tu w tej ostatniej to tak szczerze mówiąc nie trzeba, co nie, jej naprawiać, tylko tam trzeba będzie, no zobaczycie sobie sami za chwilę, za 400 metrów około. No i dobra, okej, jesteśmy na miejscu. I dzisiaj, jak ja tam sprawdzałem, odcinek miał około 20 minut. Z tymi przerwami nieszczęsnymi. Ale tym razem mam nadzieję, że nie będzie, kurde, żadnych tych lagów, co nie? Mam nadzieję, bo jak będę, to się wkurzę znowu i usunę cały system. O kurde. Ojoj. No zajeb... Nie atakuj ich. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Dobra. Chodź, płotka. A, tu jesteś, dobra. Mam nadzieję, że tym razem nie zaatakują mnie żadni tam, wiecie, wrogowie. Bo z tymi gulami, to były gule, tak? Gule to są słabe. Znaczy fuj, co ja gadam, co ja to plotę, znaczy dobre. Te gule nieszczęsne, to są lepsze nawet od tego, mi się tak wydaje. Kurde, głupia mucha lata mi tu. To są lepsze od tego nawet chyba. Od gryfa. Wy niszczycie kapliczki w Velen? A co ci do tego? Coś ci zajedni. Jesteśmy zwiastunem błyskawicy, ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Co? Miejscowi twierdzą, że bogowie są niezadowoleni. Nie boicie się ich gniewu? Gniewu bogów? Bogowie są martwi. Widzicie? My usuwamy tylko... Ale to zrobiłem, ale beka. Trujące zarzewie szkodliwe za bobomu. Wspaniale. Dobre, kurde. Po sobie posprzątacie. A potem wrócicie usuwać. Mogę, kurde, tym padem grać, ale nie, ja się nie bawię w pady. Mistrz Friedrich. Dobra, okej, nie chcę ciebie słuchać, nie pozwolę właśnie wam niszczyć. Zabawna ta wasza szopka, ale... szopka. Pójdę. Dobra. Gdzieś kraina, gdzie żyje więcej takich jak... Wow, widzieliście... Co? Jak ja to zrobiłem? What the fuck? Widzieliście to, co ja... O kurde, no po prostu... What the fuck? Widzieliście? Czterech na jednego położyłem ich. Czterech od razu położyłem. Może tym razem mamy jakąś nową broń, ale chyba nie mamy. A zaraz zobaczymy. Tu mamy jakiś. Ale nie mo... Aha, wymagany poziom 14. O, buzdygan jest dobry, powiem wam. To jest broń. Stelowa, ta? To będzie. Wymagany poziom 7, to pierwszym. Serio? Kurde. To co słabe, to jest słabe, to też jest słabe. Będę musiał, kurde, posprzedawać trochę tych rzeczy, szczerze mówiąc. Właśnie, pancerz. Znaczy rękawice, sorry, Boże. Co? To jest lepsze? Czego ja, kurde, nie... Znaczy nie wziąłem tego wcześniej, kurde. Tak mi się wydaje, że... Kurde, wziąłem. Kurde, co to lata mi tu. Co nie, wziąłem... Ten przycisk włączyłem w sekreturze Numlock. Co nie?
i się coś takiego pojawiło. Dobra. Beka po prostu mam z tego teraz. Dobra, teraz robimy sobie misję od tej teraz. A nie wiem, czy ja robiłem ją. Przyjacielska przysługa, właśnie, sobie to zrobimy teraz. Dobra. Oddać. Co ty robisz, płotka? Co ty robisz? No płotka, bez przesady. Fajnie. Dobra. Gdzie to trzeba iść tak przede wszystkim? Gdzie on to jest? What? Czekajcie, czekajcie, bo ja się tu pogubiłem już. No, ma, no. No dobra, i co? A, tutaj, dobra. Ojoj, trochę tej drogi jest, powiem wam. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy na skróty sobie pojedziemy tym konikiem. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zaatakuje po drodze, mam nadzieję. A tu może się zdarzyć, mogą się zdarzyć różne, co nie te, co, boże, rzeczy po drodze. No, mówiłem, jakieś jelenie. O Jezusie, co ty Geralt robisz, czego przez drzewa przechodzisz, no kurde. Co to było? What the fuck? Jakiś potwór mnie goni. Bo nie wiem, co to było. Gryf? O nie, 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 tylko nie gryf. O nie, 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 nie. Dobra, spadamy, spadamy, stąd spadamy. Spadamy od gry, od gryfa, no i oczywiście od tych potworków jakichś. Kurde, głupia mucha będzie mnie wkurzać. No bez przesady. Ludzie. Nawet mucha nie da mi nic nagrać, żadnego materiału z Wiedźmina albo z Gothica. Chyba będzie mi tu latać, kurde. Koło klawiatury w piruny. Dobra, blisko już jesteśmy tego miejsca, czy jeszcze nie? Ojeju, trochę tej drogi, powiem wam, jest do tego alei wisielców. Ale dobra, może mi się uda zrobić tą misję jeszcze w tym odcinku, ale nie mogę obiecać, co nie? Bo i tak już 20 minut tam było, co nie nagrałem tego wcześniejszego. I teraz tutaj jeszcze. Okej, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku z tym nagraniem, co nie teraz. Dobra, tu mamy jakieś te... O właśnie, ja chyba tutaj kupiłem to zbroję, jak pamiętam. No nie! No proszę cię. Odpocznij. No proszę cię, nie laguj się, no ludzie! Dobra, mamy tu płatnerza jakiegoś. Właśnie, ja chyba tutaj widziałem to zbroję. A nie, zaraz, bo ja się pogubiłem już tutaj. To są moje, tak? What? Czego tu? To nie było tu. O właśnie. Pokaż mi swoje towary. Rzemiosło. No nie, to też nie jest to. Nie, 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 nie. Ale przecież ja tu widziałem ten. Bywaj. Ale przecież ja tu widziałem tego. Zbroję jakąś lepszą. A może mi się wydawało? Nie wiem. Właśnie, zobaczmy, może jeszcze jakieś, może tu są. Roboty szukam. Leśnica? Co to jest? Sobie weźmy z ciekawości. Słuchajcie, słuchajcie, na polach potrzciona aż od diabelstwa się jakiś zaległo. Ni to duch, ni Mara. Stary Willem. Klnie się na grób matki, że to nawet leśnica może być. Może czy leśnica, czy upór, każdy się ma na baczności. Na pola pojedynkę nikt nie wychodzi, a bez kosy albo grabi to już na pewno. To by zaś odwagi i szczęścia na tyle, żeby zjawę przegnać, ten słuchajcie wynagrodzony zostanie. Sołtys. Dobra. Ale na razie to sobie zostawimy, bo to są wiedźmińskie, co nie?
tutaj zrobimy oczywiście... A właśnie, te... Właśnie, zapomniałem o tych totalnie teraz. No chodź, gdzieś ty poleciała, Boże. No gdzie ty? Jezu, serio. Chodź tu, jeszcze fajnie. No chodź tu. No chodź płotka, kurde, skakuj na tego konika, Boże. Dobra, na razie tego zlecenia nie zrobimy, tego leśnicy tej, tylko pojedziemy najpierw do tej, do tych, Boże, znaleźć te rzeczy, te, dla Keiry. Znaczy te składniki jakieś tam. No dobra, zaraz robimy to. Tu są bandyci, to... A, ja może zabiłem tych bandytów? Kurde, zaraz. Oj, oj. Oj, nie trafiłem. Oj, oj. Trudno to powiem wam jest ta walka. Jesteś pewny? Oj, oj, dostałem. I bum. O kurde. Aj, 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 oj, shit. Pięknie. Dało mi się? Oj, oj. Oj, oj, dobra, ja sobie pierdzielam stąd. Szczerze mówiąc. Serio? Jesteś taki pewny? Jesteś pewny? Dobra, ja stąd spadam, bo tu dosyć mam tej walki, szczerze mówiąc. Dobra. Będą mnie gonić, co nie, te bandyci pewnie. O nie! Dobra. O nie, jeszcze tu utopce pierdzielone. O my god. Żywotność mało, mała. Oj, oj. Nie fajnie. Szczerze mówiąc. Tutaj Y. O jak się. Ale za. O ja pierdzielę. Jak ja tej baby wodnej nie lubię. Ja pierdzielę bez jaj. Dobra, stworzony miał co trzeba wpierdzielać. Dobra, tu jeszcze te dwa utopce zostały do zabicia. Dobra, ja sobie z nimi poradzę bez problemu, co nie, ale... Pięknie. Wszystkie? Chyba wszystkie. Walić tamte, tam. Tamtych mi się nawet nie chce atakować, szczerze mówiąc. Co daleko, co też. Okej. Dobra, okej. Dobra, którędy mam iść? Tędy, ta? Ciężkie, zbadaj. Szerokie koła, wóz kupiecki. Okej. Zjechał z traktu z dużą prędkością. To nie. No kurde, proszę cię, lu. Róż niczego dobrego. No dobra, okej. Dobrze, że chociaż mamy te... Te ślady, co nie? Tego... jak to? Tego wozu, co nie? To dobrze chociaż. Bo jakby nie było, to by była lipa. No tak. Jadący samotnie przez Walen kupiec nie mógł dobrze skończyć. No na pewno. Resztki mięsa katoblefasa. Ciekawe, do jakiego to zaklęcia? Okej, okay, tutaj podnieś. Paczka się zachowała. Okej, okay, mamy to przesyłka. Mamy to przesyłkę, znaczy nie przesyłkę. Dobra, zaktualizowane, okej, okay, fajnie. I tutaj mamy kol... Schował się, czeka na pomoc. Nie nadeszło. Odejdź, odejdź, odejdź. Dobra. Okej. Okay. Bo wiecie, to może wybuchnąć. Tak jak mówiłem kiedyś. O, list ogólnego kupca. O kurde. Walker.
A, to ja to czytałem. Nie będę tego czytał na drugi raz. No to drugi raz, drugie. No drugi raz. No kurde, proszę cię, nie laguj. No ludzie, bez przesady już. Mam już dość tego. Tych ścinek takich. Dobra, chodź, płotka, chodź. Bo trzeba jechać do Keiry. Co nie? Hej, 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 hej. No tu coś mamy jakieś też. O, bandyci. Tak, jesteś pewny? O kurde. O kurde, nie trafiłem. I... Koń? A, koń spierdzielił, dobra, ten leży tu. Gdzie on jest? What the f... A tu jest. Tu, dobra, mam. A to może był buzdygan ta broń. Chyba, czekajcie, zaraz sobie sprawdzę. Nie, to też nie. A to, a nie mogę tego jeszcze założyć, to 14 poziomu. A dobra, okej. Tu nie mam żadnego pancerza, co nie? Pomniejszy Glyph Quen. A to Glyph Ard mamy. Dobra, jadalne? Wino białe. Nie wiem, z czegoś tam. Dobra, no tu mamy jeszcze jakieś. O, właśnie. Tępy topór i tu jeszcze kogoś, co kogoś mamy te. O, pałka. Pałka za pałka, dwa kije. Dobra, tu mamy tak. Kurde, nie ma żadnych tych broni? Czy coś? Ej, nie fajnie. Bo mamy, kurde, praktycznie obciążenie. Dobra, chodź tu. Chodź tu, płotka. O, tu coś mamy jeszcze, czekajcie, sobie sprawdzę. A, kwiat dwugrotu, dobra. Dobra, trzeba pójść do tej Keiry. Trzeba posprzedawać te rzeczy. Znaczy, nie do Keiry, tylko do jakiegoś tam, wiecie, do tego. Boże, do... No, do tego, co się zajmuje, wiecie, bronią i tak dalej, i tak dalej. No, do tego płatnerza, o, tak można powiedzieć, szczerze mówiąc. Dobrze, moi drodzy, ja na razie tutaj w tej chwili się żegnam z wami, bo nie chcę przedłużać odcinka tego, oczywiście, abyś chociaż 30 ileś minut, co nie? Bo tak godziny to mi się nie chce w ogóle tak nagrywać, szczerze mówiąc, ale nie, nie wiem, zobaczymy, na razie sobie pomyślę, czy będą takie dłuższe odcinki, wiecie, bo długo to by się renderowało nawet. No zobaczymy jeszcze, wiecie, zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, to widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!